Dragon Box. Patrzę. Jeszcze ma jakąś płytę pół. No fajnie. Ciekawe. Patrzcie, kurwa, stary Discman. Pamiętacie coś jeszcze takiego? Patrzcie, jaki kurwa zabytek. Przeleżane. Patrzcie, jakie tijerskie słowki, numerka. Patrzcie, jaka ładna iwa. Patrzcie, jaka stara iwa. Patrzcie, jakie fajne JVC, kurwa, tylko nie mam. Nie umiem dorwać głośników, gdzieś tutaj są dwie mana. Patrzcie, jakie rado, ludzkie, jak to jest, no to nie wiem. Trzeba by to sprawdzić. No, ładne. Znowu VBS-a. Co ja mam? CD-ROM. No, przez ten wniosek zawsze. Nie, no, bo... No, 986. Szybki mamy CD playera Sony. O, no kurde, zaraz. Mamy VHS-y. Co znowu trwaliśmy. Tutaj jeszcze kasety, coś jeszcze stare, to jest, ale biorę to. Znowu jakieś pamięci. Kondensatory. Układy scalone.
naczynki do nitra. O kurde. Czy dlatego lubię opóźnienie? Pisać na wszystko. Nie było to widać. Mydło i powidło. To nawet się to sprawdzi. Dobra, biorę to. Patrz, jaki mam kolumny. Mam DVD. Znowu jakieś smanty. A czy same hity z 2001 kolejny raz. Kieszonkowe. Nie ma baterii. Znowu. Znowu szyjny głośników. A czy kurde, szkoda, że tylko jedna. Patrz, jaki fajny radio do zawieszenia. Kuchenny, biorę to. Zawsze takie coś chciałem mieć w sumie. Dobra. Patrz, jakieś szuflady specjalne dla kasety. Musiałem iść stamtąd, tak dużo tego było. Resztę wypakowałem. Patrzcie, kurde, to są chłosy. Wypożyczalni to jest chyba wszystko. Chyba tak. Znowu będę obładowany jak wielbłąd. No nic, trzeba pakować. Patrzcie, trzy zawalone kurde powrzegi. Plecak cały, cała siatka lesów i kolejno. Tak na około 60 będzie tego chyba sztuk.
No właśnie, stare rupie znów. Patrzcie, Manta jeszcze w pudełku. No. Patrzcie, kurde, już chyba trzeci film w tym miesiącu. Ja wiedziałem. Asadurak. Przed chwilą, kurwa, wyciągałem to i było to sprawne, ale mi spadło i sobie rozjebałem całą komplet kurundika. Jeszcze mam tutaj zestaw Creativa Subwoofer Inspire T3000. Dobra, to biorę. Patrzcie, na ten LG. Teraz to biorę i ostrożnie, bo znowu rozpierdolę. Zobaczcie, znowu mamy całe pudło VHS-ów nagrywane. Kolejny subwoofer. Mamy Sanio. Stary kaseciak. Dopiero co przyniosłem ostatnio taką podobną. Co następna mikro. Kurde, kolejna zmiana sygnału nadawania. Ja do tej pory jeszcze dekodera nie kupiłem. Telewizora nie mam. Jakieś porno. Jakie orki były, kurwa, fajne głośniki to musiały je rozjebać ze względu na te, kurwa, magnezy, czy co ja tam grałem. Patrzcie, znowu nitram. No i patrzcie, kolejny świetnik, znowu mamy pełno kaset. Mr. Bad Guy, wow. Boże, patrzcie, następna nitro. Patrzcie, mam chyba zestaw głośno mówiąc, się opowiedzieć, ale to w tamtych czasach nie było to radiowęzeł chyba za nitro. To mi się daje. Znowu mamy kasetę. Dotykam Ciebie. Teraz udało się wygrzebać. Ja mam już takie same identyczne. O kurde. Chyba unitra. To mi się daje. Druga. Pierdolą jak wielbłąd. Thank you.
Nitro. Musiałem się kurwa po fulej nogę wrócić, już mi raz coś tak podpierdzielił jak wyciągałem towar, więc podziękuję, ale wolę być się tym bardziej ostrożny. O kurde, jeszcze jedna. Zawieszenie dwa razy wolno. Do regeneracji. Dobra. Nieźle. Zobaczcie jakie kurwa matała. Nie umiem nic z kolumnami zrobić, to wypierdolałem membranę. Zaniosł. Sprzedać albo wziąć dla siebie. Zobaczcie. Naprawdę. Ze starych typów. Kurde, chyba. Chyba magnetofonu. Znowu jesteśmy w terenie. Patrz, tam to mamy się znów. Tyle znowu fałasów, ja pierdolam. Jaka Yamaha to chyba na kurwa, ale pokrętło. Co to jest dekoder z telewizji N chyba. Przykład razy czas. Czeki zestawki na mana, kurde, to złączy. Telewizor i znowu kupi VHS. Znowu Pionier. Znowu angielski stary. Patrz, jaki się zajebisty razor trafił.
albo jakieś. Patrzcie, znowu pionier. Trzeci w tym miesiącu już cały z tymi pionierami. Ale kurwa zabytek. Osiemdziesiątym. Kolumna chyba od gramofonu. Ah.